Jak przerobić oczko lewe metodą wschodnią, heretycką babcinę? Więc pierwsze oczko ja sobie oczywiście przełożę, bo ja go nie przerabiam. I teraz pokażę Wam oczko lewe. Do oczka lewego nitka musi być ta nitka, która idzie do kłębka. Ja mam tutaj kłębek. Czyli ta nitka od kłębka musi być z przodu robótki, czyli przed drutem. I teraz do lewego wkuwamy się w ten sposób. Czyli mamy drut przed, prawy drut jest przed lewym drutem, tak? Tutaj, o, w ten sposób. I wkuwamy się od strony prawej do lewej. Czyli wkuwam prawy drut od prawej do lewej, tutaj z przodu drutu, przed drutem. Nitkę od kłębka mam po lewej stronie tego oczka, które będę przerabiała, tak? Tutaj. Czyli wbijam się, tak jak powiedziałam. Tą nitkę mam po lewej stronie oczka i ją po prostu tylko przez to oczko przeciągam. W ten sposób. I zdejmuję z drutu lewego. Już mam oczko lewe. Czyli jeszcze raz, powoli. Mam nitkę z przodu, po lewej stronie oczka i tylko tym drutem przekładam ją, przeciągam. Teraz pokażę Wam trochę szybciej, jak wykonać to oczko lewe. Jeszcze raz takie szybkie przypomnienie, nitka z przodu, drut wbijamy od prawej do lewej i tą nitkę od kłębka mamy po lewej stronie oczka, które przerabiamy i przeciągamy sobie tą nitkę. Oczka lewe w metodzie wschodniej są dużo prostsze do wykonania i szybsze niż w metodzie kontynentalnej. Oczko lewe zazwyczaj jest albo oznaczone taką kropeczką, albo taką poziomą kreską. Po angielsku to oczko nazywa się pearl i oznaczone jest skrótem